Witam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem w pięciu minutach jest Pan Filip Przedpełski, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Płońska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotkaliśmy się dziś, Panie Filipie, żeby porozmawiać o nowym cyklu konsultacji społecznych, który już za chwilę wystartuje, czy już wystartował w pońsku. Proszę powiedzieć, czego one dokładnie dotyczą, a ja startuję zegar. Mamy pięć minut. Rzeczywiście, e, nagromadziło się tych konsultacji, trwają jeszcze konsultacje dotyczące targowisk. Chcę przypomnieć, że ankiety do wypełnienia można znaleźć podczas targu na miejskich targowiskach, ale także w referacie obsługi targowisk w Urzędzie Miejskim. Jest jeszcze tydzień na głosowanie, więc mam nadzieję, że, że frekwencja będzie spora i otrzymamy odpowiedzi od mieszkańców no dość liczne, na no tyle, żeby jakieś wyciągnąć daleko idące wnioski ale wystartowały przed kilkoma dniami połączone konsultacje dotyczące zakończenia rozbudowy Urzędu Miejskiego w Płońsku. Wiemy, że to jest temat zbrodą, bo niechlubny jubileusz dziesięciolecia budowy tej nowej części urzędu będziemy w tym roku obchodzili i chcemy zapytać mieszkańców Płońska, czy są za szybkim dokończeniem tej rozbudowy, czy są za przeniesieniem Sali ślubów z Urzędu Stanu Cywilnego do nowego budynku urzędu. E, wiadomo, w jakim stanie jest obecnie Urząd Stanu Cywilnego, więc myślę, że mieszkańcy taką potrzebę m, będą widzieli, będą chcieli się wypowiedzieć w tej kwestii, a także czy, czy są za tym, aby nowa sala obrad Rady Miejskiej, e, nowa taka reprezentacyjna sala, znalazła się w nowym ratuszu. Oprócz tego, ta druga odsłona konsultacji, to konsultacje dotyczące terenu przy akwenie Rudki. Będziemy pracowali nad koncepcją zagospodarowania tego terenu, ale chcemy zapytać Płońszczan, czy ich zdaniem ten teren powinien być w jakiś tam szczególny sposób nastawiony na rekreację, na sport, a może być miejscem, w którym, na którym będą odbywały się różnego rodzaju imprezy kulturalne, więc chcemy zapytać, która z tych funkcji dla płońszczan jest najistotniejsza. Konsultacje, tak? Czy takie, właśnie, czy takie konsultacje społeczne, Pana zdaniem, są dobrym, dobrą metodą na zasięganie opinii? Moim zdaniem, one są bardzo dobrą metodą na, na, na zasięganie opinii, na szukanie odpowiedzi. No, budujemy społeczeństwo obywatelskie. Może ja mówię tutaj trochę patetycznie, ale no, rzeczywiście tak jest, że ten kontakt z mieszkańcami powinien być jak najlepszy między urzędem, między burmistrzem a mieszkańcami. I tak z własnych obserwacji pozwolę sobie wyciągnąć takie wnioski, że Odkąd stawiamy mocno na konsultacje społeczne, no to ta frekwencja jest coraz większa, no to nas cieszy, a więc jest jakiś odzew społeczeństwa. Mieszkańcy mają poczucie, że partycypują w działaniach. Urzędu, więc jak najbardziej. No, myślę, że konsultacje w dzisiejszych czasach są wręcz niezbędne. Hmm. A proszę powiedzieć, gdzie Płońszczanie mogą szukać informacji o, o tych konsultacjach? Gdzie, gdzie znaleźć takie informacje? No tutaj myślę, że też właśnie yy, przydatne będą na, narzędzia komunikacji, którymi się posługujemy. A więc zachęcam do odwiedzenia strony www.płońsk.pl, a także. Naszych profili Facebookowych. Zatrzymaj się w Pońsku i Urząd Miejski w pońsku. Ale w ogóle można głosować też nie tylko wypełniając w sposób tradycyjny ankiety i wrzucając ją do urny, ale także za pośrednictwem naszej strony urzędowej, wypełniając ją online. Ja przypomnę, że konsultacje trwają do 12 lutego do godziny 16. Myślę, że dość instynktownie i prosto można taką ankietę wypełnić. Pracowaliśmy nad tym, aby pytania były postawione jednoznacznie, prosto, żeby nie wzbudzały wątpliwości i żeby, żeby mieszkańcy niepotrzebnie nie głowili się i, i, i nie wchodzili w jakieś meandry tutaj urzędniczych tajemnic. Staramy się, aby ten język komunikacji był jak najprostszy, jak najprostszy. I, i chyba to właśnie przynosi efekt, że, że płaszczanie chętnie biorą udział w konsultacjach. Zostało nam pół minuty, więc muszę zapytać, którą drogę najchętniej połączenia wybierają, tą elektroniczną czy tradycyjną? No, podział jest, bym powiedział, taki pół na pół. Ja nie chcę teraz przytaczać konkretnych liczb z pamięci, bo nie pamiętam tych konsultacji, troszkę było, ale jest coraz większy udział w konsultacjach za pośrednictwem internetu. No, to nas cieszy. Jak najbardziej my, ze swojej strony oczywiście, na takie konsultacje zapraszamy. Wasi minęło pięć minut i dziękuję za Dziękuję bardzo.